Piotr Kajek, witam i zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej. Dziś między innymi... Zabójstwo przy Sokolej. Pokrzywdzonym okazał się 37-letni mieszkaniec Lubina. Trzy auta spłonęły na parkingu, to mogło być podpalenie. Pożarem objęty jest samochód osobowy oraz sąsiadujące z nim dwa samochody dostawcze. Zabójstwo w Lubinie. Nie żyje mężczyzna. W sprawie zatrzymano jedną osobę. Trwa wyjaśnianie przyczyn zdarzenia. Do tragedii doszło niedaleko szkoły podstawowej nr 12 w Lubinie w okolicach Placu Zabaw. Około godziny 1:30 otrzymał informację od mieszkanki Lubina o zwłokach mężczyzny. Na miejscu policjanci potwierdzili ten fakt. Pokrzywdzonym okazał się 37-letni mieszkaniec Lubina. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii. Zatrzymano w tej sprawie podejrzanego. Trzy auta stojące na placu parkingowym spłonęły z wtorku na środę w Jaworze. Dochodzenie w sprawie pożaru prowadzi policja. Do pożaru dwóch dostawczych samochodów i jednej osobówki doszło na parkingu przy ulicy Starojaworskiej. Pożar gasiło trzy zastępy strażaków. Kilka minut przed północą otrzymaliśmy zgłoszenie o dymie wydobywającym się z jednego z pojazdów zaparkowanego przy ulicy Starojaworskiej. Do działań zostały zadysponowane dwa zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Jaworze oraz zastęp OSP Jawor. Po dojechaniu na miejsce stwierdziliśmy, że pożarem objęty jest samochód osobowy oraz sąsiadujące z nim dwa samochody dostawcze. Pojazdy stały na placu po byłej cukrowni. Strażacy w pierwszej kolejności skupili się, by pożar nie przeniósł się na pomieszczenia biurowe. Po ugaszeniu sprawą zajęli się obecni na miejscu funkcjonariusze. Jaworska policja prowadzi czynności wyjaśniające w tej sprawie. Nie jest wykluczone, że pożar powstał w wyniku podpalenia. Kradł elektronarzędzia, rowery i nie pogardził wyprawką dla noworodka. 32-letni lubinianin włamywał się do piwnic na terenie Lubina i kradł rzeczy, które łatwo można było spieniężyć. Łączna suma strat, jakie ponieśli pokrzywdzeni, to ponad 13 tysięcy złotych. Mężczyzna ukradł piwnicę w Lubinie na przełomie maja i czerwca bieżącego roku. Jak ustalili policjanci, mężczyzna ten kradł wszystko, co mógł później łatwo sprzedać. Były to rowery, walizki, elektronarzędzia, jak również kask motocyklowy, rękawice, buty. 32-latek nie miał również skrupułów, aby z jednej z piwnic ukraść wyprawkę dla nienarodzonego dziecka. Były to dwa foteliki samochodowe i wózek dziecięcy. Straty oszacowano na łączną sumę ponad 13 tysięcy złotych. Funkcjonariusze zajmujący się tą sprawą w piwnicy zatrzymanego mężczyzny ujawnili część skradzionych przedmiotów. Mężczyzna usłyszał 5 zarzutów kradzieży z włamaniem, do których się przyznał i dobrowolnie poddał karze. Za to przestępstwo grozi mu do 5 lat więzienia. A w dzisiejszych wydarzeniach zobaczycie jeszcze... Wraca moda na katalizatory. Podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze znaleźli dwa skradzione katalizatory. Nowe uprawnienia dla farmaceutów. Farmaceuta będzie mógł kontynuować terapię wyznaczoną przez lekarza. To pierwsze od dawna zgłoszenie kradzieży katalizatora z samochodu, jakie dotarło do legnickich policjantów. Jeszcze kilka lat temu to była norma, ostatnio jednak moda na te części znacznie przygasła. O tym, czy właściciele aut znów powinni zacząć się obawiać o swoje katalizatory, w naszym materiale. 7 czerwca nadkaczawscy policjanci odpowiedzieli na zgłoszenie kradzieży katalizatora z samochodu zaparkowanego na terenie miasta. Śledztwo ruszyło, by już następnego dnia w ich ręce wpadł 37-letni legniczanin. Okazało się, że mężczyzna nieźle radził sobie ze zdobywaniem właśnie katalizatorów. Podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze znaleźli dwa skradzione katalizatory z 7 czerwca i z 30 maja na terenie Legnicy. O ewidentnej winie złodzieja świadczyły także przyrządy, które mundurowi znaleźli w jego mieszkaniu. Udowodnili mu kradzież z włamaniem do mieszkania, a poza tym kradzież w sumie 6 katalizatorów. Jeszcze kilka lat temu to nikogo by pewnie nie zdziwiło. Części te bowiem zawierają metale szlachetne, które można odzyskać. Do dziś jednak zainteresowanie katalizatorami wśród złodziei znacznie zmalało. We wcześniejszych latach nie było miesiąca, żebyśmy nie odnotowali zgłoszenia kradzieży katalizatora z terenu powiatu legnickiego. Natomiast w tym roku mamy odnotowanie
zdecydowany spadek kradzieży katalizatorów. Dla wprawnego złodzieja taka kradzież jest zwykle łatwa, podobnie jak później pieniądz, który otrzyma za łup. Policjanci liczą, że przypadek 37-latka jest odosobniony i nie zwiastuje kolejnych fal kradzieży katalizatorów. Zainteresowanym przestępcom ku przestrodze przypominamy, podobnie myślał 26-latek, który w 2014 roku w Prochowicach zginął przygnieciony przez samochód właśnie podczas próby wycięcia katalizatora. Być może to wspomnienie ostudzi zapał pasjonatów łatwego motoryzacyjnego zarobku. Będą mogli wypisywać recepty i prowadzić leczenie w wąskim i bardzo szczegółowo opisanym zakresie. Farmaceuci mają dostać nowe uprawnienia. Takie rozwiązanie ma docelowo zmniejszyć kolejki u lekarza. Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, nad którym pracuje Sejm, przewiduje wprowadzenie opieki farmaceutycznej w aptekach. Farmaceuta będzie mógł kontynuować terapię wyznaczoną przez lekarza na zasadzie wystawiania recepty kontynuującej leki przepisane czy przez specjalistę, czy przez lekarza pierwszego kontaktu, w porozumieniu oczywiście z lekarzem. Będzie też rozważane wprowadzenie na przykład szczepień ochronnych w aptekach. Z jednej strony to jest dobre, a z drugiej złe. Dobre to akurat, że będą wiedzieli, jak nam pomóc. No i lekarz nie będzie musiał nam tego mówić, tylko po prostu zrobi to farmaceuta. A złe? No, że będzie miał wgląd do choroby. Myślę, jakąś wiedzę mają farmaceuci swoją, ale czy to jest dobry pomysł? Chyba nie. Wystawianie przez farmaceutę recepty będzie kontynuacją leczenia, a nie jej zamianą. Dzięki temu pacjenci, którzy przyjmują stałe leki, nie będą musieli chodzić za każdym razem do lekarza rodzinnego po receptę, tylko dostaną ją już bezpośrednio w aptece. Dla mnie to wydaje mi się, że to jest taki prosty, fajny sposób. Tak, to jest dla ludzi pracowitych, to nie jest dla lenistych, to dla ludzi pracowitych. Właśnie o to chodzi. Tak, bo jeżeli ktoś jest pracowity, to myślę sobie, Boże, ja muszę jeszcze leki, jeszcze to. A tak? Proszę bardzo, krótko i zwięźle. To jest dobre rozwiązanie. Dlaczego? No po prostu zmniejsza to kolejki u lekarza w tej chwili, to wiadomo jak to wygląda. Okay. Że trzeba czekać, żeby wejść, no jest zachowana higiena i tak dalej, ale to po prostu zmniejsza kolejki w przychodni. Nie będzie trzeba po prostu rejestrować się do lekarza, żeby dostać stałe leki. Nie będę chodził wtedy do lekarza, spokojnie. Będę miał stałą, wypisaną receptę, jaki problem. Taki model opieki farmaceutycznej wprowadziły już m.in. Wielka Brytania, Francja czy Niemcy oraz niektóre kraje skandynawskie. Szczepienia też w większości krajów Europy Zachodniej i Skandynawii też już funkcjonują i przynoszą bardzo też konkretne oszczędności dla systemów ochrony zdrowia tamtejszych krajów. Na przykład opieka farmaceutyczna według ostatnich badań w Anglii przyniosła blisko 600 milionów funtów oszczędności dla tamtejszego Funduszu Zdrowia. Na taką zmianę w aptekach możemy liczyć najwcześniej w przyszłym roku. O różnych sposobach oszukiwania starszych osób mówi się od wielu lat, ale wciąż złodziejom udaje się znaleźć naiwne ofiary. Tym razem oszust wyłudził od starszej mieszkanki Polkowic 70 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło kilka dni temu w Polkowicach. Starsza kobieta była pewna, że rozmawia z policjantem. Oszust był niezwykle przebiegły i przekonujący. Kobieta najpierw odebrała telefon od kuriera z banku, nie rozumiejąc, co ten mężczyzna ma jej do przekazania, rozłączyła się. Niestety pojawił się drugi telefon. Po drugiej stronie słuchawki znajdował się mężczyzna, który podał się za policjanta i zaoferował swoją pomoc, informując, że poprzedni telefon był od oszusta, który czyha na oszczędności życia seniorki. Pomoc miała polegać na tym, że seniorka miała wykonać wszelkie polecenia znajdującego się po drugiej stronie słuchawki mężczyzny, spakować pieniądze do torby i wyrzucić przez okno. Sprawca oszustwa działał na tyle przemyślanie, że dotąd nie udało się go zatrzymać. W tym wypadku nadal prowadzimy czynności w tej sprawie. Są one bardzo dynamiczne i mamy nadzieję na szybkie ustalenie i zatrzymanie sprawców. Funkcjonariusze kolejny raz apelują szczególnie do osób starszych o dokładną weryfikację osób, które podają się za członków rodziny lub przedstawicieli różnych instytucji. Musimy pamiętać, że prawdziwy policjant nigdy nie poprosi o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy, realizując czynności służbowe. W takich wypadkach, odbierając telefon, w którym podejrzewamy, że możemy paść ofiarą oszustów, zawsze możemy się rozłączyć, pójść do znajomego, do sąsiadki, zadzwonić do rodziny, czy też po prostu wykręcić numer alarmowy 112, zweryfikować to, co usłyszeliśmy przed chwilą w słuchawce i powiadomić o prawdopodobnej próbie oszustwa. Chociaż z policyjnych statystyk wynika, że świadomość społeczna w kwestii metod oszustwa na policjanta jest coraz większa, to wciąż zdarzają się podobne sytuacje.
Główny inspektorat sanitarny zmienił zasady dotyczące liczby dzieci w przedszkolach. Co za tym idzie, więcej maluchów może przebywać w placówkach. Coraz więcej rodziców również posyła swoje pociechy do przedszkoli. Przedszkola działają normalnie od 6 maja. Według poprzednich zasad w grupach mogło być 12 maluchów. Aktualnie jedna grupa przedszkolna może liczyć 16 dzieci. To efekt zmian, jakie wprowadził rząd. Zauważamy systematyczny wzrost liczby dzieci w przedszkolach. Jak przypominam sobie, to zaczynaliśmy od około 100 dzieci w przedszkolach po otwarciu ich w tym nowym reżimie sanitarnym. No, na dzień dzisiejszy mamy już, czyli to było około 5% dzieci, które obejmujemy opieką w naszych przedszkolach. Obecnie to jest, mamy 460 przedszkolaków w przedszkolach, czyli to już jest ponad 20%. W przedszkolu numer 10 w Lubinie pojawiło się dziś 22 dzieci, to około 20%. Przybywa nam dzieci przychodzących do przedszkola. Nie są to ogromne liczby, ale można powiedzieć, że na dzisiaj 25% dzieci jest uczęszczających do przedszkola. Zmieniła się także przestrzeń dla jednego dziecka. Teraz są to 3 metry kwadratowe na jednego malucha. Rodzice też obserwują mi, co się robi w tych przedszkolach z ich pociechami i widzą, że to zagrożenie jakby jest niezauważalne. To jest jedna rzecz. Dwa, być może kończą im się zasiłki lub możliwości inne opieki nad dziećmi. Powrót do przedszkoli wynika także z potrzeby maluchów, które tęsknią za rówieśnikami. Przez 2 miesiące przerwy także opiekunowie zatęskni za śmiechem swoich podopiecznych. Najczęstszym argumentem rodziców jest właśnie argumentem decyzji o powrocie dziecka do przedszkola. Jest to właśnie, że ono tak bardzo chce wrócić do kolegów, wrócić do pań i jak gdyby nawet jeżeli rodzic ma możliwość przetrzymania dziecka w domu, bo niekoniecznie wszyscy rodzice są pracujący, to jednak ten czynnik przeważa w decyzjach, które podejmują rodzice o oddaniu dziecka do przedszkola. Niebawem rozpoczną się wakacje, przedłużono także zasiłek opiekuńczy. To sprawia, że frekwencja w przedszkolach w całym kraju nadal jest niska. Mieszkańcy Biedrzychowej w gminie Polkowice wkrótce będą mogli odetchnąć z ulgą. Właśnie rozpoczęła się tam przebudowa drogi, o którą zabiegali przez kilkanaście lat. Nowa nawierzchnia, chodniki, kanalizacja deszczowa i oświetlenie. To główne zadania, jakie stoją przed wykonawcą drogi w Biedrzychowej. Lato oczekiwań wreszcie zakończone. Jest to niezmiernie ważna inwestycja ze względu na to, iż coraz więcej powstaje tam nieruchomości. Docelowo będzie znajdowało się tam 24 budynki, do których ta droga będzie prowadziła. Mieszkają tam zarówno dzieci, jak i osoby starsze. Na chwilę obecną ta droga to jest ubity tłuczeń, co po opadach powoduje, że no ciężko tam przejść, że tak powiem, bezpiecznie. Inwestycja w Biedrzychowej jest możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Polkowicki Urząd Miasta. Kilkanaście lat oczekiwali mieszkańcy Biedrzychowej na inwestycje w postaci drogi, która notabene jest również dofinansowana ze środków zewnętrznych, właśnie z Funduszu Dróg Samorządowych. W końcu ta inwestycja dojdzie do skutku. Już w tym tygodniu rozpoczynają się prace. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, mam nadzieję, że do końca roku ta inwestycja zostanie zakończona. Droga w Biedrzychowej to element większego planu polkowickiego magistratu. Równolegle prowadzone są prace w innych miejscowościach gminy. Mi bardzo zależało na tym, aby skończyć sytuację, w której miasto rozwija się bardzo prężnie, a te obszary wiejskie są zaniedbane. Dziś dbamy również o to, aby w sposób zrównoważony rozwijały się sołectwa i samo miasto. A przebudowa drogi w Biedrzychowej pochłonie ponad 800 tysięcy złotych. Na teraz w wydarzeniach telewizji regionalnej to już wszystko. Dziękuję za uwagę.